Gdyby zakryć znaczek samochodu, który stoi za mną, chyba trudno byłoby się domyśleć, jaki to właściwie jest samochód. Już Wam zdradzam, to Toyota CHR, czyli nowy pomysł Japończyków na to, jak zawojować rynek kompaktowych SUV-ów, tudzież crossoverów. Jak wiadomo, jest to w tej chwili bardzo gorący temat dla producentów marek popularnych. Opel Mokka to są takie samochody, które inni producenci także chcieliby mieć, także Toyota. Samochód został zaprojektowany w Europie i myślę, że stanowi przełom w designie Toyoty. Tak odważnie zaprojektowanej Toyoty jeszcze nie widzieliśmy, może poza jakimiś bardzo prestiżowymi projektami typu GT86. Na razie niewiele wiadomo o tym samochodzie. Wiadomo tyle, że ma napęd hybrydowy. Ja myślę, że jeżeli miałby trafić na rynek, prawdopodobnie będzie dzielił platformę z nowym Priusem. Także nowy napęd hybrydowy nowej generacji. Także opcja 4x4 z dołączaniem tylnej osi, tak jak to znamy na przykład z hybrydowego Lexusa NX. Moim zdaniem Toyota powinna prowadzić ten samochód jak najszybciej na rynek. Równolegle ze Skodą Fabią Hatchback Skoda prezentuje w Paryżu wersję kombi. Jak to w kombi? Najważniejszy jest bagażnik. Przed Wami 530 litrów pojemności, podwójna podłoga, bardzo praktyczne rozwiązania, tak jak to znamy ze Skody. Po złożeniu foteli mamy 1395 litrów, co ciekawe jest minimalnie mniej niż w poprzedniku. W takiej konfiguracji, którą jednak częściej używamy, jest 25 litrów więcej. Silniki, które będą napędzały ten samochód, benzynowe o mocy od 75 do 110 koni i diesle o mocy od 75 do 105 koni. Najoszczędniejsza wersja zadowala się zaledwie 3,1 litra diesla na 100 km. To jest wersja Green Line, niezwykle oszczędny wariant. I ciekawostka, gdy ten samochód trafi na rynek w Polsce, dostępna będzie instalacja gazowa za złotówkę. Volkswagen XL Sport to jedna z bardziej zaskakujących premier paryskiego salonu. To auto swój początek wzięło od takiego przedsięwzięcia, by zbudować samochód, który by palił litr paliwa na 100 km. To się udało. Powstał Volkswagen XL1. Jest to w tej chwili jedno z najoszczędniejszych produkowanych seryjnie aut. Ten natomiast ma silnik z motocykla Ducati Panigale. Co to znaczy? No, 200 koni w połączeniu z masą niespełna 900 kg. To musi naprawdę fantastycznie jeździć. Po co coś takiego w ogóle zrobiono? Ducati jest jednym z ostatnich zakupów grupy Volkswagena i chciano pokazać, pochwalić się tym zakupem też, w związku z czym zaprezentowano taki szalony projekt. Chyba nigdy nie trafi do produkcji seryjnej, ale bardzo bym się chciał nim przejechać. Podobno rozpędza się do 270 na godzinę, a jak widzicie, jest dosyć filigranowy, malutki. Jeżeli SUV-y są dla Was zbyt mało praktyczne, ale mimo wszystko chcecie mieć auto o nieco terenowym wyglądzie, to jest samochód dla Was. Seat Leon Experience, czyli Leon Kombi z terenowymi dodatkami. Można go mieć z napędem na 4 koła, plastikowe nakładki, ochrona silnika i inne elementy, które upodabniają go do auta terenowego, są seryjne. Przede wszystkim ten samochód, w czym jest lepszy od SUV-a? Bagażnik. On ma znacznie większy bagażnik niż na przykład Volkswagen Tiguan i myślę, że to może być głównym argumentem, żeby go kupić. Ciekawostka, podobny koncept jest dostępny także u Volkswagena. Tutaj w Paryżu jest prezentowany także Golf Alltrack, natomiast od jakiegoś czasu możemy kupić także Octavię Scout, czyli uterenowioną Octavię Kombi. Po dwóch samochodach koncepcyjnych, które Audi zaprezentowało w Detroit i w Pekinie, teraz nadszedł czas na TT Sportback. Przedtem widzieliśmy crossovery, teraz jest to pięciodrzwiowe auto sportowe. Pod maską 400-konny silnik dwulitrowy, także tutaj widzimy, że jest to auto ewidentnie wymierzone w Mercedesa CLA 45 AMG. Oczywiście napęd na 4 koła, ani słowa o hybrydzie, ani słowa o spalaniu. To ma być auto, które ma przede wszystkim sprawiać frajdę i fantastycznie wyglądać. Czy doczekamy się go w produkcji seryjnej? No cóż, zadecydują sami odwiedzający salon paryski. Jeżeli auto się spodoba, możemy liczyć właśnie na trzeci wariant TT. Niedaleko stąd jest też prezentowany Roadster. Widać wszystko tutaj na stoisku Audi, stoi pod znakiem modelu TT. Suzuki robi bardzo dobry ruch. W segmencie, który w tej chwili w Europie najszybciej się rozwija, czyli kompaktowe crossovery, proponuje już drugi model. Po SX4 S-Cross mamy Vitarę. Teraz uwaga, nie jest to następca Grand Vitary, którą znamy, czyli ten nieco większy SUV ze stałym napędem na 4 koła z reduktorem. Nie, to ma być taki miejski crossover, konkurent Opla Mokki. Ma on nieco większy prześwit od Suzuki S-Cross, ale silniki są takie same, czyli mamy tutaj wolnossące benzynowe 1.6 i diesla 1.6, oba silniki o mocy 120 koni mechanicznych. W standardzie z napędem naprzód w opcji napęd 4x4 i zadziwiająco przestronna kabina. Pomimo tego, że ten samochód mierzy tylko niecałe 4,20 m, naprawdę w środku usiądą 4 dorośli pasażerowie.
Także nowość w Suzuki, możliwości personalizacji. Mamy tutaj więcej możliwości wyboru koloru, wykończenia wnętrza. Myślę, że ten samochód odniesie spory sukces rynkowy pod warunkiem, że będzie miał atrakcyjną cenę.